Dobry wieczór Państwo, Szot. Maluję sobie tutaj topolkę. Maluję to lakierem. Ale to straszne gówno jest po prostu. To jest, proszę Państwa, hardslack uretanizowany o wzmocnionej odporności Alkid Pro. Lakier do drewna na zewnątrz premium. Jakość gwarantowana. Zwiększona wytrzymałość, szybko wschnący. Mat. Okej, nie wiem jak się zachowuje w dalszej eksploatacji, ale jedno co wiem, to jest strasznie kiepski do malowania. Po prostu pierwsza warstwa, czy nawet dwie. No to wychodzi tak spoko generalnie. O, tak o właśnie sobie wychodzi. No jest macik, tylko że ta powierzchnia jest taka kropowata, wychodzi. Ciężko się to maluje pędzlem. Zobaczymy jak to wyjdzie, to jest trzecia warstwa tego lakieru. I nie rokuje dobrze. Nie rozlewa się w ogóle. Ja wiem, że jest zimno, mamy teraz o prawie zero. Ja wiem, że producent zaleca malowanie w fajnych warunkach, no najlepiej to by było 20 coś stopni, 21, 2 czy 3. No ale istnieją lakiery i to komercyjne, które można kupić w sklepie, markecie budowlanym, które fajnie się rozlewają po powierzchni, nie zostawiają po prostu faktury, tylko są, można grubo nawet malować i rozleją się pięknie i po prostu wychodzi tafla szkła. Ten lakier taki nie jest. Ten lakier najlepiej jedną, dwie warstwy cieniutkie nałożyć i już skończyć malowanie. Dziękuję bardzo. Nie liczcie na gładką powierzchnię w każdym miejscu. Kurczę, no jednak lakier hardslack. No nie będzie moim przyjacielem, wybiorę coś innego, coś sprawdzonego bardziej. No ale jeszcze to się okaże, czy on naprawdę, być może ten produkt zostanie wystawiony na działanie ekstremalnych warunków pogodowych w zimie i zobaczymy jak się zachowa. Dziękuję bardzo, dobranoc, pozdrawiam.